Dlaczego tylko niektóre strony internetowe sprzedają? Mówiąc krótko, bo na pozostałych klienci nie chcą kupować. Zupełnie jakby te strony były na coś chore. Obejrzyj ten materiał, aby poznać kilka elementów, które mogą na to wpływać. A co twojej stronce dolega dzisiaj? Co, kolego albo koleżanko? Chodź, sprawdzimy. O, call to action słabe. Brak społecznych dowodów słuszności. O, i słabo dobrane obrazki. Na szczęście nic się nie martw. Jestem doktorem i pomogę ci rozprawić się z tymi chorobami strony internetowej. Jaki tajemniczy patogen sprawia, że użytkownik strony podejmuje decyzję o zamknięciu okna przeglądarki, a co powoduje, że podejmuje decyzję zakupową? Te elementy właściciele i twórcy stron często pomijają. Tymczasem, kiedy ty je uwzględnisz, to twoja strona przestanie być tylko projektem wizualnym, a stanie się porządnym narzędziem biznesowym. Kiedy tworzysz strony internetowe zawodowo, to rozmawiając o takich zagadnieniach z twoimi klientami, stajesz się ich biznesowym partnerem. Udowadniasz, że wyniki strony są dla ciebie ważne, tak samo jak dla nich. A to pozwala ci żądać wyższych cen. No to jedziemy. Pierwsze wrażenie. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, pierwsze wrażenie jest kluczowe. W ciągu kilku sekund użytkownik decyduje, czy chce pozostać na stronie, czy ją opuścić. Dlatego tak ważne jest, aby istotne elementy były umieszczone w tych miejscach, które od razu przyciągną uwagę. W ciągu ułamka sekundy użytkownik ocenia, czy jest we właściwym miejscu. Bodziec wizualny jest przetwarzany znacznie szybciej niż tekst. Nie musisz tego przyjmować na wiarę. Badania naukowe są na to takie solidne. W 2013 roku Potter, Weibel, Hagman i McCart publikują artykuł, w którym udowadniają, że wystarczy zaledwie 13 milisekund, żeby mózg zinterpretował bodziec wizualny. 13 tysięcznych części sekundy. Ultra krótko. A dla porównania, mrugnięcie okiem trwa około 250 milisekund. I dlatego dobór zdjęć i grafika na stronie są takie istotne. Identyfikacja wizualna strony internetowej zatem ma znaczenie. Czy spójnie używasz logo, kolorystyki, krojów pisma? Czy logo jest umieszczone we właściwym miejscu? Zazwyczaj jest to góra strony po lewej stronie. W naszym kręgu kulturowym wszak czytamy od góry do dołu i od lewej do prawej. Jeżeli nie dbasz o to, to użytkownik może zwątpić, czy znajduje się we właściwym miejscu i porzucić stronę, zanim na dobre rozpocznie nawigację. Hero. Sekcja Hero to pierwszy widoczny obszar strony internetowej, który użytkownik widzi bez konieczności przewijania. To miejsce, które ma za zadanie przyciągnąć uwagę i zainteresować odwiedzającego. Co powinna zawierać ta sekcja strony? Nagłówek, krótki, zwięzły i zrozumiały tekst, który jasno komunikuje, czym zajmuje się twoja strona lub jaką wartość oferuje. Nagłówek powinien być największym, najbardziej widocznym elementem tekstowym w sekcji Hero. Podtytuł przyciągający z siłą magnesu neodymowego to dodatkowy tekst, który rozwija myśl nagłówka, dostarczając więcej szczegółów i więcej kontekstu. Powinien być zwięzły, ale informacyjny. Często używamy go, aby uprawdopodobnić bądź doszczegółowić obietnicę z nagłówka. Wezwanie do akcji. Z angielskiego nazywamy je call to action, CTA. To zdanie, przycisk bądź link, który zachęca użytkownika do podjęcia określonego działania. Na przykład zarejestruj się, dowiedz się więcej, kup teraz itd. CTA powinno być widoczne i łatwe do zlokalizowania. W przypadku Now możesz łatwo edytować tekst przycisku akcji oraz adresu URL, do którego on prowadzi. Dobre, skuteczne wezwanie do działania najczęściej wymaga wielu prób i eksperymentów. Wizualne elementy, obrazy, grafiki, wideo wspierają przekaz tekstowy i przyciągają wzrok.
Popatrzmy na inne, wybrane elementy dobrej strony internetowej. Strona powinna budzić zaufanie. Pomoże Ci w tym social proof, czyli społeczny dowód słuszności. Pokaż na swojej stronie opinie zadowolonych klientów, pokaż case study i przykłady realizacji. Reputacja to połowa sukcesu, wiarygodność to bardzo rozległe zagadnienie. Na ten temat mamy na naszym blogu ogromny artykuł. Natomiast w tym miejscu podzielę się z Tobą pewną sugestią dotyczącą sposobu prezentowania opinii. Ważne, żeby opinie były konkretne i akceptowały to komu, jakim rodzajom klientów polecający rekomenduje Twoją markę. Dobrze też uzyskać kilka słów o polecającym, aby osoby, do których kierowana jest rekomendacja, mogły poczuć, że są bardzo podobne do osoby, która już jest z Twojej marki zadowolona. Kolejnym przykładem dowodów słuszności może być sekcja z logotypami firm, którym Ty już pomogłeś albo pomogłaś. Jeżeli obsłużyłaś bądź obsłużyłeś jakieś znane marki, koniecznie pochwal się tym na swojej stronie. Oczywiście uzyskaj wcześniej zgody na wykorzystanie odpowiednich znaków towarowych. Jednym z najgłębszych dowodów słuszności jest dobrze opisane case study, czyli studium przypadku. To studium tego, co zrobiłeś, zrobiłaś dla konkretnego klienta. Opisz koniecznie, jak zmieniło się jego życie albo jego praca dzięki Twoim usługom bądź produktom. W zasadzie te wytyczne odnoszą się do opisania oferty na stronie internetowej. Jeżeli tworzysz stronę dla klienta, koniecznie mu doradź, w jaki sposób powinien podejść do tego zagadnienia. Aby skutecznie przedstawić ofertę, musisz zrozumieć, kto jest Twoim klientem. Przeanalizuj grupę docelową pod kątem demografii, zainteresowań, problemów, potrzeb. Dopasuj język i ton komunikacji do tych czynników. Stwórz tak zwane persony klientów i dostosuj treści na stronie tak, aby bezpośrednio odpowiadały na ich potrzeby i pytania. Kiedy myślisz o osobie z grupy docelowej, zadbaj o to, aby opis oferty odpowiadał na pytanie, co zmieni się w Twoim życiu albo biznesie, kiedy skorzystasz z mojej oferty. Nagłówek. Nagłówek to pierwsza rzecz, którą użytkownik zobaczy. Powinien być zwięzły, jasny, przyciągający uwagę, a jednocześnie wyraźnie komunikować, co oferujesz. Używaj mocnych, angażujących słów. Przykładowo, zwiększ swoją produktywność minimum o 25% dzięki narzędziu do zarządzania czasem. W tego typu nagłówku wykorzystaliśmy również efekt konkretnej liczby, przez co komunikat staje się jeszcze bardziej wiarygodny. Opis produktu bądź usługi powinien być zrozumiały i koncentrować się na korzyściach, jakie przyniesie klientowi. Natomiast unikaj nadmiernej ilości technicznych szczegółów, chyba że są one kluczowe dla zrozumienia wartości produktu. Typowym błędem jest skupienie się na czystych cechach, a nie na korzyściach. Skup się na tym, jak Twój produkt bądź usługa rozwiązuje problemy klientów. Używaj prostego języka i wyróżnij najważniejsze cechy oraz korzyści. Źródła niepewności. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową i czyta jakąś ofertę, to bardzo często w jego głowie pojawiają się pewne lęki, pewne obawy dotyczące tego, czy oferta spełni jego oczekiwania, czy nie ma jakichś ukrytych kosztów, jaka jest procedura reklamacyjna, a czy obsługa będzie miła, a czy mi się to tak naprawdę spodoba itd., itd. I dlatego właśnie jest takie ważne, żeby redukować tą niepewność. O, tak właśnie, ubijać te wszystkie potencjalne obiekcje klienta i dać takie treści na stronę internetową, dzięki którym po prostu te wszystkie jego lęki się rozproszą, rozprysną, zginą i przepadną. Umieść w opisie oferty wszystko, co może zredukować postrzegane ryzyko. Opinie klientów, certyfikaty, nagrody, gwarancje, na przykład 100% gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Bezpłatny okres próbny, bezpłatne próbki towarów. To wszystko są przykładowe elementy, które mogą obniżać poziom postrzeganego ryzyka związanego z Twoją ofertą. Cena. Śmiało mów o cenie. Są osoby, które wstydzą się mówić o cenach albo się obawiają, że cenę zobaczy konkurent.
Natomiast w większości wypadków jestem zdania, że istnieje więcej korzyści z czytelnego prezentowania informacji cenowych na Twojej stronie. Czytelna cena może od razu odsiać tych, którzy po prostu nie są gotowi jej zapłacić, a ty nie będziesz wtedy tracić czasu na obsługiwanie tego rodzaju zapytań. Wezwania do akcji powinny być blisko oferty. Prezentuj je tak, żeby ci, którzy się zdecydują, od razu wiedzieli, jak postąpić, od razu wiedzieli, jakie kolejne kroki należy podjąć. Dane kontaktowe. W wielu wypadkach strona powinna kierować do formularza kontaktowego, do numeru telefonu, do maila albo po prostu do formularza. Jeżeli działasz w sposób fizyczny, po prostu umieść na stronie mapkę ze wskazanym adresem, ze wskazaną lokalizacją Twojej firmy. Przydadzą się także wskazówki dodatkowe, parkingowe, tym podobne. No i oczywiście pamiętaj o opublikowaniu godzin pracy. Po to, żeby klient niepotrzebnie nie jechał do Ciebie przez całe miasto, tylko po to, żeby przekonać się, że firma jest już zamknięta. Jak więc widzisz, warto przekładać się do marketingu po to, żeby z każdego użytkownika wyciskać jak najwięcej zainteresowania. Bo dzięki temu większa część użytkowników zamieni się w Twoich klientów. Jeżeli materiał wydał Ci się inspirujący i chcesz wiedzieć więcej na temat marketingu internetowego, to wejdź do sekcji komentarzy i napisz: chcę wiedzieć więcej. Dzięki takim wpisom, dzięki takim komentarzom będziemy wiedzieli, że podążamy we właściwym kierunku. Ale żebyś Ty dostał albo dostała kolejne materiały, które wyprodukujemy, to koniecznie subskrybuj nasz kanał, bo wtedy nic Ci po prostu nie umknie. I pamiętaj, Twoje emocje to jest to, co nas napędza do działania. Dlatego jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Naprawdę to doceniamy i ucieszymy się tutaj serdecznie, bo nad tymi materiałami pracuje cały sztab ludzi. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach o cyberfolks.pl.